Wybory są bardzo ważne. One zadecydują o przyszłości Polski. Zadecydują o tym, jakie będą nasze samorządy. Czy rzeczywiście będzie realna praca z ludźmi, że będą konsultacje, że będzie to, żebyśmy wszyscy byli blisko ludzi. Czy będzie centralistyczne sterowanie z Nowogrodzkiej. My stawiamy na Polskę lokalną. Dlatego tyle jeździmy, dlatego wszędzie jesteśmy tutaj drugi raz, nawet w każdej miejscowości, w której uważamy, że to jest takie ważne. Łomża jest dla nas jednym z priorytetów. Dlatego, proszę Państwa, wykorzystajcie swoją szansę, jaką są wybory samorządowe i zagłosujcie na najlepszego kandydata, pana Macieja Borysewicza. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Dziękuję bardzo. Pani Barbara Nowacka. To Łomża ma wspaniałą, długą historię i ma też przed sobą wspaniałą przyszłość. Tą wspaniałą przyszłością jest oczywiście kandydat nasz, czyli pan Maciej Borysewicz. To są wspaniałe osoby, które decydują się kandydować do Rady Miasta. To jest świetny program Koalicji Obywatelskiej. I to jest przede wszystkim Koalicja Obywatelska, która dzisiaj w przededniu końca właściwie kampanii mówi bardzo wyraźnie. Macie do wyboru dwie drogi. Drogę demokracji i drogę antydemokratyczną. Drogę wolności Unii Europejskiej, sprawiedliwości społecznej, wolnych sądów, Polski otwartej, Polski w Unii Europejskiej, Polski szanującej i Polski zamkniętej, gardzącej człowiekiem, Polski, w której premier nie wstydzi się kłamać na każdym kroku, a partia rządząca nie rozumie, czym jest nasza przynależność do Unii Europejskiej. Partia rządząca, która koniec końców tak naprawdę zagraża naszej obecności w Unii Europejskiej, bo jak czy będziemy bez Unii? Oczywiście, że będziemy biedniejsi o środki, ale przede wszystkim będziemy zagrożeni jednak rosnącymi potęgami ze wschodu. Nie będziemy mieli tego solidnego, kompetentnego, otwartego przyjaciela, jakim jest Unia Europejska, który dzisiaj musi stać po stronie naszych sądów, naszych wolności, praw człowieka. Koalicja Obywatelska idzie z programem, dla którego najważniejszy jest człowiek. Jego funkcjonowanie w samorządzie, w społeczeństwie. Człowiek zadbany przez dobrą i mądrą politykę społeczną. Człowiek, który nie boi się sądów, nie boi się uczestniczyć w życiu demokratycznym, który może zabrać głos w społeczności lokalnej. To jest nasza propozycja, którą spisaliśmy w programie lokalnym dla województwa, w programie Koalicji Obywatelskiej. Przygotowaliśmy najlepszych kandydatów i kandydatki. Część osób sprawdzonych w samorządach, niektórzy dopiero od niedawna aktywni, którzy chcą wziąć losy Polski, losy Łomży, losy województwa w swoje ręce. 21 października jest tak naprawdę wybór między Polską demokratyczną, którą reprezentuje Koalicja Obywatelska i Polską niedemokratyczną, którą reprezentuje PiS. Jeżeli chcecie Polski sprawiedliwej, 21 października namawiamy na głosowanie na Koalicję Obywatelską. Tam znajdziecie wolność, kompetencję i dobrych ludzi. Dziękuję. Dziękujemy, brawo. Przepraszam, przewodniczący Łomży, Maciej Borysewicz. Dobrze, dziękuję, dziękuję, kochane. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam, witam. Szanowni Państwo, ciężko się mówi, jak się tyle dobrych słów o sobie słyszy. Człowiek skromny zawsze trochę tak nie wie, co powiedzieć. No przede wszystkim dziękuję za te dobre słowa i za te zobowiązanie też, które na mnie nakładacie, bo to dopinguje mnie do dalszej, lepszej pracy. Wyszło słońce, to słońce świeci dla nas i to słońce ma świecić do niedzieli. To jest dobry znak. Ja, szanowni Państwo, chciałem Wam wszystkim podziękować bardzo serdecznie za te 2 miesiące ciągłej kampanii, te dziesiątki spotkań, otwartych rozmów, czasami trudnych, co prawda, różnimy się na pewne sprawy, mamy różną ocenę sytuacji, ale zawsze te rozmowy były konstruktywne i dla Łomży, mam nadzieję, na przyszłość bardzo wartościowe. Dziękuję kandydatom Koalicji Obywatelskiej, którzy stworzyli ze mną wspaniałą drużynę, która razem, ramię w ramię, bardzo aktywnie w tej kampanii brała udział. Jeszcze jutro spotkacie nas Państwo na ulicach miasta. Do samego końca będziemy z Wami rozmawiać, przekonywać do poparcia naszych kandydatur, dlatego że mamy wizję naszego miasta. Mamy wizję opartą o stop zadłużenia. Każdy z Was, co wyszło też w rozmowach, wie, w jakiej sytuacji znajduje się miasto. My potrafimy temu zaradzić, spowodować, że za 5 lat Łomża będzie stabilnym finansowo miastem, o otwartym, obywatelskim, europejskim klimacie, o którym będzie się mówiło tylko dobrze. Nie w kontekście podziałów, kłótni politycznych czy afer, tylko w wspaniałym nadnarwiańskim grodzie z 600-letnią tradycją praw miejskich, które jest dumne ze swojego pochodzenia, które nie ma kompleksów. Stąd nasze hasło. Nie mamy się czego wstydzić. Łomża bez kompleksów. 21 października w najbliższą niedzielę apeluję, proszę Was o zaufanie i o głosowanie na mnie i na naszych kandydatów. Dziękuję uprzejmie.